Dzień dobry, witajcie. Niedziela, godzina 18, jak tutaj do Was gadam. Akurat przyjechałem zjeść obiad i lecę dalej na magazyn podłączać kable i tutaj teraz dzisiaj ciągniemy właśnie kable takie lanowe. Do internetu, bo każda maszyna musi mieć dostęp właśnie do internetu Także to ciśniemy, plus jeszcze jakieś tam wentylacje, plus inne rzeczy Dzieje się, dzieje się, dzieje się Chciałbym Wam to wszystko pokazać, no ale no niestety aktualnie nie Jak już wszystko będzie skończone, to na pewno będą przewbitki Także wyczekujcie Dzisiaj temat drewniane serduszko ulotka Najlepsza to moja decyzja Bo wszedłem sobie dzisiaj tak zerknąć Wczoraj, znaczy ostatnio jak dla Was nagrywałem to Tam około 100 osób chyba kupiło czy 109 osób? Teraz wchodzę: 119 osób. I tak wchodzę, mówię, kurczę, co się stało? Kto to kupił? Czy ktoś, mówię, pokupował, po nie płacił? Nie wiadomo. I wszedłem sobie właśnie i zweryfikowałem, jakie to serduszko przyniosło efekty, i za chwileczkę wam pokażę. Ale najpierw przychód. Osiągnięty to 40 85 zł wczoraj byłby dużo, dużo, dużo większy przychód, ale o 19 wywaliło nam wczoraj stronę internetową. Nie wiadomo dlaczego, czy był za duży ruch, czy jakieś e, boty zaatakowały, nie wiadomo. Aktualny przychód to już prawie 3 900 tysięcy. Dzisiaj, jak sobie tak weryfikowałem wstępnie, to to 40 tysięcy już jest przekroczone za dzisiejszy przychód niedzielny, czyli jak ludzie już siadną wieczorem i zaczną zamawiać, to będzie rekord. Może kurde, 60 tysięcy, także coraz piękniej to wszystko idzie, gęba się coraz bardziej cieszy. No, i właśnie, kod rabatowy, serce na moim sklepie internetowym, 10%, 119 osób kupiło. No, i właśnie poddałem to analizie, bo ostatnio znowu żeśmy też do jednego sklepu zaczęli wrzucać e, też ulotki takie, bo tutaj jest kod 10%, serce, drewniany, elegancki, i żeśmy zaczęli wrzucać też teraz inną drewnianą do innego sklepu internetowego, i praktycznie po pierwszym dniu, jak żeśmy zaczęli wrzucać, to już zamówienia zaczęły wpadać z kodem. Także jestem po prostu Tutaj w szoku, jeśli o to chodzi. No i tak, 119 osób. Za chwileczkę wam pokazuję, jak to wygląda. Co tam za zamówienia w ogóle wpadły? No i Macie, jak dla Was nagrywam, to jest 11. Dzisiaj jeszcze nikt nie kupił z kodem serce, ale wczoraj 9. Jedna osoba 102 zł zamówienie, druga 103, 121 to już w sobotę, już o 121, 118, 38, 53. No także przychód 500 złotych. I to jest było rzucenie tylko kodu serce, i tu już nie ma żadnych innych, tak jakby kosztów uzyskania, tylko ludzie zbierają te serduszka z kodami, zbierają, 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 i wydaje mi się, że przed świętami to będą lawinowe zamówienia, a tu tak naprawdę nie ma żadnych już, można powiedzieć, prowizji, żadnych kosztów, czyli to jest coś pięknego. Muszę nagrać taki odcinek jeszcze jeden odnośnie tego serduszka i. No i puścić jakiś odcinek chyba sponsorowany, żeby no bo po prostu to działa. Ulotki moim zdaniem nie działają, a ten grawer to jednak działa. Teraz ostatnio jakiś dropowiec też sobie wprowadził właśnie i on sobie wprowadził grawer na motylku. Wychodzi to dość drogo, no bo wiadomo ten grawer jest dosyć e, dosyć drogi, ale przynosi efekty po prostu kolosalne. No bo nikt nie wyrzuci tego te, tej ulotki, nie? No, bo pomyślcie sobie, otwieracie paczkę, jest ulotka, wyrzucacie do śmietnika, nie? A tutaj jest ładne, drewniane serduszko, zostawiacie sobie do sklepu internetowego, w którym kupowaliście i, i kupujecie dalej. I kupujecie, bo macie cały czas rabat i ten rabat jest fajny, jest odczuwalny, bo 10% to dość dużo. Także będę wprowadzał, będę rekomendował i macie u mnie sobie te ulotki po prostu ciąć, bo wiem, że one przyniosą Wam pieniądze i tyle, jeśli macie porządne sklepy internetowe. I powtarzalny produkt, czyli że. Że klienci będą do was wracali. No, czysto teoretycznie sprzedawajcie, nie wiem, folię, stretch albo taśmę, albo cokolwiek. Gdybyście mi wysłali serduszko drewniane z kodem, nie wiem, na stretch, z jakimś tam kodem stretch na tej stronie, to bym zawsze kupował. Już bym się pewnie uwiązał od chłopa i był koniec. Także. Tyle w temacie. Jeszcze będzie kilka krótkich odcinków, kilka dni, bo jeszcze tutaj wszystko dopieszczamy, ale no niebawem temat już będzie zamknięty, bo trzeba jak najszybciej tą produkcję uruchomić i będę leciał dalej tutaj z jakimś innym kontentem, bo na razie nuda.